Cześć, tu Mangi, Henry Stickmin, odcinek piąty, właściwie nie, czekajcie, to jest ósmy, ale jesteśmy w odcinku piątym tej gry i muszę wam powiedzieć, że przed chwilą sobie wstałem z drzemeczki i kurczę, tak się obudziłem, miałem jakiś sen, że mnie piorun trzasnął i w momencie, kiedy mnie trzasnął, wypowiedziałem tylko jakieś ostatnie słowa, w spowolnieniu miałem i wstałem i faktycznie była burza, jak się obudziłem. Ale to nieważne, zrobiłem wszystkie endingi związane z rządem, następnie robimy kryształek i chyba już zrobiliśmy jeden, gdzie doprowadziliśmy do sytuacji Jewel Baron, mamy wszystkie kryształki, te fejle przydałoby się też zrobić, ale myślę, że na początek zrobimy jeszcze inny ending, czyli na przykład kryształek, który byłby równocześnie z uratowaną Ellie. Podejrzewam, że sporo może się powtórzyć, tylko po prostu z nią będziemy kradli ten szmaragd, albo coś takiego może być, no bo jak może się inaczej kryształek łączyć właśnie z nią, nie? No raczej w tym kierunku by to szło, tak bym się raczej nastawiał, ale zobaczymy. Jesteśmy w dżungli, to po prostu dotarliśmy sobie motorem, tak? Przyjechaliśmy tutaj. Cóż, długa przejażdżka, ale prawie jesteśmy. Słyszałeś o Topatklanie. Tym razem nam Ellie mówi o tym, w tej wersji. Może pozwoli nam dołączyć do siebie, co? A, o, kurczę, był Bios kolejny, znalazłem ich. Wzięli, a to są ci! Będą nas tropić z więzienia. To jest ten strażnik przechytrzony, którego przechytrzyliśmy. I oni nas teraz tropią, a my próbujemy właśnie natrzeć na Topatklan. Skup się na Henrym, no to jest ending, w którym nie jesteśmy okej z Topatklanem, bo ukradliśmy właśnie, ojeju, ile to tych bajosów tutaj jest. Kryształek im ukradliśmy. Zastanawiałem się, co tu właśnie zrobimy, ojeju, ale dużo opcji na dzień dobry. Zawsze mi się podoba, jak wracam do tej gierki po śnie czy po czymś, mnie zalewają opcjami, nie ogarniam, co się dzieje, potem się rozgrzewam dopiero, ale musimy użyć opcji i Henry'ego i Ellie po jednej. Tu mamy linę, tu mamy kontroler od Nintendo 64, on jest taki specyficzny, że się go trzyma na środku i tam się steruje gałeczką, ewentualnie są jeszcze inne warianty, ale osobiście nigdy go nie miałem, więc może tutaj wybiorę ten kontroler, a tutaj w przypadku Ellie możemy RPG wybrać albo skrzydła. Skrzydła są śmieszne dosyć, ostatnio nam nie pomogły. To chyba takie bardziej skrzydła, nie jak ptaka, jak anioł, ale zobaczymy, może pomoże. I zrobiliśmy latający kontroler, który nam odleciał i dzięki. Czy dziękuję ci skrzydła, bardzo super. Ta opcja z kontrolerem wydaje się nie mieć sensu, no bo co, kontroler? Aha, a może chodzi o to, znowu będzie ten sam wariant, że jeśli na przykład użyjemy liny, to on nią zabije Ellie i musimy dać mu kontroler, żeby nim się zajął na przykład i żeby nie przeszkadzał, a ona wystrzela z rakietnicy wszystkich. Spróbujemy tak. To może... Albo nie? Aha. Co? Podpięliśmy kontroler do wyrzutni i kontrolerem sterowaliśmy pociskiem? Ale głupota. Ale wciąż mamy jakąś kontrolę nad tym, czy dało nam kontrolę. To wybierzmy w takim razie linę i skrzydła. Chociaż no, ma sens, odlecimy na linię, chociaż mogą nas zestrzelić też. Dobra, dało radę. Dwóch wrogów. O, i my wlecieliśmy w wieżę. Przez okno się wbiliśmy. To była właściwa odpowiedź, czego się w sumie nie spodziewałem, ale nawet była dosyć logiczna, że ta lina odfrunęła z nami. I doszło do sytuacji, w której no Ellie została złapana, więc mamy maszynę czasu, żeby cofnąć czas. Mamy Corruptic, Corruption i Tick, że kleszcz, ale z czego to może być? Nie mam pojęcia o nawiązaniu. Disguise kit do przebrania się. Może takie same ubranie sobie założę. Miałem maszynę czasu użył. Może być dosyć zabawna. To nigdy nie działałem takie opcje. Aha, i się pewnie cofnę do prehistorii, znając życie, bo... Nie, czekajcie, 2 lata temu. Będzie tylko ciężej. Bukowski Twins. To są bliźniaki. To może teraz, jak cofnęliśmy się w czasie, możemy sprawić... Co tam była, jakaś łapka? Że... Aha, i cofnę się z powrotem? I teraz ich nie będzie już. Albo coś, jakoś to wpłynęło na aktualne wydarzenia, co im zrobiłem w przeszłości. Ich tu po prostu nie ma w tym momencie. Nie wskoczyli. Okej, czyli ich załatwiłem. No to, bo może wywalili ich z wojska. 2 minuty. Dostańmy się w takim razie na rakietę przez most. Są na moście. Otworzyć ogień, to znowu kolejny ludek z tego więzienia. The World. Jest tyle różnych frakcji. Są więźnie. Ojoju, ale skok. Nie! Blok! Nie wiem z czego. Może też z jakiegoś Mariana. Znowu spotkanie jest. Chcemy do was dołączyć. Właśnie to wydawało mi się dziwne, bo my ukradliśmy kryształ. To czemu mielibyśmy dołączyć? Dokładnie.
Ja się nie przesłyszałem. Masz umiejętności, pozwól im dołączyć. Nie ruszać się. Oni należą do nas. Jeszcze helikopterzy też do nas strzelają. Wszyscy do nas strzelają tutaj. Charles dołączył. Widzieliśmy. Tutaj są liderzy Topat Klanu. Właśnie wydawało mi się to dziwne, że nawet o tym jakoś nie wspominałem za często. Wydawało mi się, że może źle zrozumiałem, źle coś przeczytałem. O, i trzy opcje mamy, cztery opcje, żeby nic nie robić. Możemy wybrać frakcję. Czy tutaj będą trzy różne endingi? Jak najadę, to też się muzyka uruchamia. Więc wygląda na to, że topaci nie trzymają do nas urazy za kradzież Rubinu. Rządowcy tutaj za bardzo nie zrobiliśmy im w tym endingu nic złego, więc nie wiem, czemu by mieli do nas mieć, a The Wall to wiadomo, kolejna frakcja chcą nas do więzienia wtrącić. To po co mielibyśmy się im oddawać? Albo do nich dołączymy, no ale też po co? To może do Topat Klanu dołączę? Zobaczymy ten Topat Klan. Weźcie kałachy, kałachy dostaliśmy tutaj, wystrzelaliśmy. Złych, rząd też. Charlesa tracimy, nie! Zapomniałem o tym. Mam nadzieję, że on przeżyje. O, jesteśmy w stanie odlecieć. Wylatujemy na orbitę z nimi. Nie mogę uwierzyć, że to zadziałało. Nie, nie, jednak nie zadziałało. I wziął misję, zakończenie nam. Bo ten rządowiec się na nas, nie rządowiec, wolowiec się na nas rzucił. Moja reputacja jest zniszczona, teraz ja zniszczę ciebie. A my go wyrzucili. Nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. Nawiązanie do Gwiezdnych Wojen to było. Ale fajne. To było jak Palpatine wrzucił, nie, Vader wrzucił Palpatina do tam dziury tej wielkiej. Ellie niestety dostała trochę uszkodzeń w głowę. Przywitajmy nowych członków, ale dużo ich tutaj do wyklikania. O. I też obiecali zwrócić Rubin. Więc stracimy niestety kosztowność, ale to jest ending związany z rekrutami topatów. My jesteśmy tymi rekrutami, dołączyliśmy do jakichś ludzi z Jojo i innych, chociaż oni są niezadowoleni. Z drugiej strony nie mogę uwierzyć, że ten ending... Niech, czekajcie, gdzie to było? To było tutaj. Czyli tutaj są dwa endingi, a dwie opcje to są fejle. Z czterech opcji, to też jest ciekawe. Myślałem, że każda z tych opcji będzie endingiem. To dołączmy do rządu teraz. Zobaczmy, żeby Charles nas wziął i to będzie podobny ending do tamtego, że... Jeśli tu będzie ending oczywiście. Gdzie byliśmy Trójcą Świętą, dobrą drużyną. I strzelamy teraz z działek. O, rakietę zestrzeliliśmy, spadła, wybuchła. I co, umarliśmy w wybuchu. A, mission complete. Na serio, mission complete. Dobra robota. Wasza dwójka. To faktycznie był ending, czyli udało mi się dwa endingi strzelić. No bo w sumie też było do przewidzenia, że jeśli... Czekajcie, jeśli tutaj Ellie nie ma... Dzięki za pomoc. Mamy też problem z historią kryminalną. Zdaję sobie z tego sprawę. Zasługujecie na przeprosiny. I zostaliśmy przeproszeni, przeproszeni ziomkowie. I zbijamy tu tam, pijemy z Ellie szampana w tym endingu. Wybaczyli nam, ale ciekawe, że udało mi się w dwa endingi wstrzelić. To tak na logikę, no jak wrócimy do tych Rosjan, to nas znowu przymkną. Więc co miałoby się innego stać? No poddamy się i co? To jest kompletnie bez sensu, najbardziej bez sensu opcja ze wszystkich. Nigdy nie zobaczycie światła słonecznego. Strzał jeszcze było słychać, to żyjemy w ogóle? Aha, zamarzamy. Jeśli nie możesz ich opuścić, dołącz do nich. Albo zostawić. Tu się ewidentnie to nie opłacało. To teraz może nic nie róbmy. To znaczy nie tyle nic nie róbmy, co do nikogo nie dołączajmy. To pewnie wszyscy się na nas rzucą równocześnie. Będzie mem jak ze Spider-Manem. A nie, rzuciliśmy się przez okno z Ellie. A, się zatrzymałem na tym. W wielu filmach też tak było, że jakimś nożem się wystrzeliliśmy. Nie, czekajcie, my na rakiecie się zatrzymaliśmy. Wystrzelimy razem z nią. No to też po nas, nie? To nie była dobra opcja. Ja pamiętam, że w Bioniklach chyba były takie sceny. No, udusiliśmy się. Bioniklach w filmie. Nie wiem, czy wiecie, czym są Bionikle. Może młodzi już mogą nie wiedzieć. Ale to były takie roboty od Lego. I tam pamiętam, że w jedynce, jak oglądałem, to ten Toa, ten czerwony się zaczepiał swoją bronią o jakąś skałę, żeby się zatrzymać. Ellie zrobiła to samo z nożem. Zwykle chciałbyś być w środku rakiety, kiedy lecisz w kosmos. Ale my na zewnątrz skończyliśmy. Że też w ogóle podziwiam Ellie za to, że trzymała nas do tego momentu. Przecież rakieta była wystrzelona, a ta nas utrzymała. My w sumie też się trzymaliśmy. Prędzej umarliśmy, niż się puściliśmy. To jest też
Niewiarygodne. No dobra, co mamy tutaj jeszcze? Zobaczmy, ale żeby było zabawnie, zrobiliśmy bardzo łatwo dwa endingi najkrótszą ścieżką. To jest też takie dziwne, nie? Cztery dosłownie tylko opcje i już dwa endingi. To może wróćmy się na początek i użyjmy ostatniej kombinacji, czyli liny i RPG. Tak, czyli wrzuca... Co? Co? Rzuciliśmy na linię, żeby przyciągnąć z powrotem do siebie wyrzutnie? Jaki tu był plan? Nie mam pojęcia, co my chcieliśmy tu zrobić. To mamy dalsze fejle, tu wehikuł czasu zadziałał od razu, maszyna czasu. To zobaczmy ten koraptik, czyli kleszcza, który się dosie gdzieś i co urośnie, mu dupa. A nie, to jest zabawka. Co? Koraptik. Gierka się zgliczowała. Ale to w sensie... A, Inner Sloth i jest twórcy... Co? Spotkałeś problem, error. Wracanie do poprzedniej lokacji. Aha, dobra, czyli to też był rodzaj... no zgliczowaliśmy gierkę tą opcją. Koraptik to może był jakiś rodzaj haka, cheata, który zgliczował nam gierkę, widzieliście... No dosłownie zgliczował gierkę. Jeju, ale jumpscare normalnie. Coś poszło nie tak. I tutaj nawet mamy achy i biosy, a nie po tej stronie. Czemu? Mam nadzieję, że będę mógł normalnie teraz grać. A co z tym zestawem przebraniowym? Jak się za nich przebiorę? To wydawało się mało sensowne. Znaczy takie nudne dosyć, więc tego nie klikałem. Zestaw przebraniowy. Maseczka z ryjem od komendanta chyba nie przekona. Tak, to bardzo przekonujące. Jeszcze raz zapytam, naprawdę poważnie? Nie kupił tego. Co mieliśmy za to tutaj? Bo tu też udało mi się od razu wybrać dobrą opcję, czyli blok. Położyć. Mamy fail na pewno za spadnięcie. Nie będzie w Henry 7, że w 7 rozdziale? Nie wiem. Tu jeszcze mamy jaką opcję. I grapple. Co? Aha, rękę mi przebiła. Ja pamiętam, było coś takiego parę lat temu, nie? Że był magik tam w TVN-ie czy gdzieś i sztuczki magiczne pokazywał i prowadzącej wziął rękę, chciał nadziać na worek, udowadniając, że nie ma tam gwoździa w środku, jej przebił właśnie rękę tym gwoździem na wylot. To właśnie Ellie zrobiła Henrymu w tej opcji. Jeszcze jest napisane, że zapamięta to. To mówiliście, że do The Walking Dead jest nawiązanie, ale też wcześniej Ellie też tak mówiła, że zapamięta. Ellie zapamięta, co zrobiłeś. Catch, złapałem ją i pociągnąłem ze sobą, więc trochę to useless było, niestety. To zanim pójdziemy dalej, wróćmy się do faili stąd. Tutaj też na przykład miałem 7 opcji aż do wyboru i że tego nie sprawdziłem. Pierwsza opcja to było tutaj barrel roll, czyli wyrolujemy się. To też jest nawiązanie do czegoś, barrel roll. Nie wiem, o, jeszcze gada ryjkami, jakieś dźwięki są. To musi być jakaś stara gra, ale nie wiem nawet jaka. Może jakaś gra o samolotach albo statkach kosmicznych? Ja w każdym razie nie kojarzę. Ale... nie, czekajcie, tego już nie potrzebujemy. Dobra. Wybierzmy jeszcze raz to samo, to już nie ma znaczenia, nawet jak spejlujemy. Chociaż może BIOS jakiś wyklikam. To mówiliście, że może być nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. Że tam też trzeba było się jakoś przedostać na drugą stronę w Gwieździe Śmierci. No, czy to tak można interpretować? Jakoś mi się to wydaje na siłę. Wcześniej było widać z tym Vaderem rzucającym Palpatina do przepaści, to już bardziej oczywiste było. A tutaj mieliśmy 8 opcji. Z czego opcją właściwą okazało się zniszczenie teleportera, co było już kompletnie z dupy. Ja myślałem, że chociaż go użyjemy, a go rozwaliliśmy. Leap, żeby tam wskoczyć i tyle? Przecież to nie ma prawa się udać. Bez sensu. Skacz dalej. To się dalej nie że kontynuuj, tylko na dalszą odległość. Pole vault. O kiju się wepchniemy tam? O tyczce skoczymy. W górę bardziej. Cóż, miałeś przynajmniej dobrą formę tego skoku o tyczce. Mamy również katapultę, która nas wysłała w dół. Powinieneś użyć trebuszu, są o wiele potężniejsze. Bo tu powinno się to na odpowiedniej wysokości zatrzymywać chyba, a nie do końca lecieć, bo wtedy nas zabrało ze sobą, jako że to była taka łycha. Więc to trochę głupio było chyba ustawione przez nas. Zobaczmy dalej. Ramp, że będziemy, nie wiem, jak resorak trochę, jak jakiś Hot Wheels, przejdziemy przez rampę i skoczymy i wypadek mamy, ale mogliśmy jeszcze spróbować tam wejść na szybkości, bo się zatrzymaliśmy przez chwilę. Nie martw się, to patrzowie mają parkingi albo no coś z parkingami. To co dalej? Mamy rakietą, możemy się dostać. Ale wiemy, że żadna z tych opcji nie będzie właściwą. Chcę tylko zobaczyć, co się stanie, bo wszystkie wydają się sensowne poza teleporterem.
Rakiety eksplodują. Druga najnudniejsza opcja zaraz po wskoczeniu tam, czyli most. Ale to mogłoby... A, znowu za krótkie. Standardowo. Chociaż to przynajmniej nie było z metalu. Nie zabrało nas ze sobą. Miara raz, a cięcie podwójnie. Czekaj. Chyba chodzi, żeby dwa razy zmierzyć, nim się utnie deskę, żeby dwa razy się upewnić, że jest właściwej długości. Możemy się też wystrzelić z armaty i nam spaliło łeb. Dosłownie zamieniliśmy się w popiół jeszcze opadnięty, kabum baby. I to tyle z tych 7 faili, przyznajcie, że było ich sporo. Chyba żaden rozdział, żadna opcja nie miała tylu do wyboru. Tutaj nam został chyba eject, chyba tego, to wypuszczenie. Aha, w kosmos, przestrzeń kosmiczną poleciało. Przycisk do wystrzelenia, wypuszczenia, wypuszcza. Skąd miałbyś wiedzieć? Do przestrzeni kosmicznej. Tu jest w ogóle też rysunek skradzionego rubinu. Aha, jeśli się martwicie o te amogusy całe, bo było po całym rozdziale też są poukrywane, to zrobię je, spokojnie zrobię je, potem staram się tyle, ile wychwycę, ale jak jakiś przeoczę, to potem jeszcze poświęcimy na to czas. Tutaj za to krzyk się okazał właściwy, w fusrodach zrobiliśmy szybę i wylecieli, ale mam jeszcze taki guzik. To chyba z Mario coś. Nie, ja kostkami rzucam. Kości i... Wtedy coś się samo dzieje jak w RPGach. Aha, że on zdobywa po prostu. To jest chyba jakieś kostki szansy, coś takiego i... One zadecydowały, że nagroda leci do Pata. Nie wiem, do jakiej gry może to być nawiązanie, ale fajnie to zanimowali. Chyba jakiś klasyczek wleciał. Za to my idziemy do hubu i robimy dalej. Z Pureblooded FIFA zostało tylko udawanie martwego w ciężarówce. I to właśnie będziemy teraz robić. Będziemy udawać martwego. Nie no, będziemy... Zobaczymy, co w tym scenariuszu. Tutaj nie mamy Ellie. Kryształ mamy, więc to Patsi nas nie lubi. No to chyba znowu... O! Wszyscy wystrzelani tu są. Ktoś mówił mi ostatnio, to też mi się z czymś kojarzy, taki kostium w Amogus był. Że może być nawiązanie do Breaking Bad, że tak siedzimy w barze. Ja oglądałem, ale nie chcę wam spoilerować. Wypuszczenie i słyszymy, może my się tutaj ukrywamy. Jako w tej masce, bandytom jesteśmy. To są zalety bycia wystrzelonym na tę orbitę, do satelity. Cóż. No, wyruszamy z Jungle Base, znowu jest sytuacja skąd. Czyli to się jeszcze dzieje przed i musimy się o tym dowiedzieć, nie? To nie możemy być my, bo tutaj BIOS nie wleciał. A, to jednak byliśmy my. Okej, okay, myślałem, że siebie nie możemy wyklikać. Okej, okay, 4 godziny przed wystrzeleniem. Teraz, nie jakieś 2 dni, nie jeden dzień czy coś, nie 2 godziny, 4 godziny akurat. My na deskorolce przelatujemy, na hulajnodze, nie deskorolce, i przeczekam, niech będzie pierwszy failik, czyli po prostu się na szlabanie zatrzymałem. Dobry start. I stop, znak stop. Zatrzymajmy się po prostu. Czy może nam otworzyć? Ej, serio nam otworzył. To była... Co? To zadziałało, otworzył nam. Był zbyt szybki. Właśnie teraz już zaraportował, że przelecieliśmy. Czy możemy go zatrzymać? Może nas rozpoznają, że to jest złodziej kryształu, złodziej rubinu. O, jest amogus, mam, udało się. Nie możesz zmieniać czapki i tutaj do itemu wejdę i mam swój item. A nie, to były bomby. Aha, hey, that's mine! Czyli w tłumaczeniu, hej, to moje, albo hej, to mina. Taka gecie gra słowna, podoba mi się, wiecie, że często lubię gry słowne puszczać, to jest w moim typie bardzo. Hey, that's mine. To na rampie trzeba się wystrzelić, na hulajnodze. Nasz jeszcze skok zrobiliśmy w powietrzu. To te, o, Super Mario! Mario Kart znaczy się. A czy, co? Znaczy, wiem, o co chodzi, ale czy to jest droga niewłaściwa? Nie ma zakończenia tutaj? A może trzeba nic nie robić wyjątkowo? Chyba trzeba nic nie robić. Ale na co chciałem zwrócić uwagę? Najpierw w powietrzu zrobiliśmy trik jak Tony Hawk albo ktoś taki. To może być do Tony'ego Hawka nawiązanie, zobaczcie. Albo to też może być do Mario, chyba też tam coś takiego było. Natomiast to jest na pewno do Mario Kart nawiązanie. To była skorupa, która leci na pierwszego gracza. Na tego, który jest pierwszy i to zawsze ludzie z ostatnich miejsc dostają. Mnie to zawsze wkurzało, więc wolałem być drugi, a potem wyprzedzić na końcu. To zobaczmy teraz. A nie, czekajcie, musimy się tu wracać. Ale dobra, zrobię sobie już jump. Bo mieliśmy wrócić do tego, co ostatnio i... Ale nam dupę poharatało. Sweet Hobbs, bro. Wróćmy się tutaj i nic nie róbmy. Widocznie to jest odpowiedź, bo nie jest możliwe, żeby gdzieś nie było endingu, chociaż byłoby to ciekawe. Na pewno byłoby to coś nowego. Czyli wlatujemy w jednego z gości i zamienił się czapkami, mimo że to mówili, że to jest nielegalne. Walnęliśmy go. Prosto na rakietę lecimy. Zamknąć główne drzwi. Natychmiast. Nie wyklikałem nawet BIOSa. Tutaj może battering ram.
która mnie przechyliła niestety. Co ja chciałem zrobić? Znowu ignorujesz lekcje fizyki. Ten sam tekst mieliśmy przy diamencie, jak do koszyka włożyliśmy, ale nie wiedziałem do końca, co się z tym stanie. Drill, czyli wiertło, wiercimy się. I my się wywierciliśmy, dosłownie nas hehe drill go brr poobracało tylko i tyle. To zobaczmy, nic nie robienie. No i się wrąbaliśmy, laga miałem. To ostatnią opcją jest właściwa opcja Spite Wheels, czyli kółka z kulcami, na których po prostu wjadę po tej rakiecie na górę. Wciąż próbuję ukraść naszą rakietę, co ten gość robi? O, zajmę się tym, leci po nas, o, snajper. Mam tutaj dobry strzał z tego miejsca, dawaj, snajperom. Mam te same opcje, to może mam nic nie robić znowu, bo trzy te same opcje to nic mi nie da. A nie, dobra, czyli first try, najpierw spróbuj. To co to jest, że muszę wybrać młotek, ale one się czymś różnią? To może ten młotek. Aha, odbiłem, jak w golfie, pocisk i spadłem do środka, do rakiety. Po co mam wylatywać, jak jest szyba uszkodzona? To jest bez sensu. Aha, tam się zamknęło. Zamknęło się na szczęście. No, bierze rakietę. Tu jest jakiś brodacz z tyłu. I co? I wystrzeliłem rakietę, porwałem ją. Ale bez nich najwidoczniej. On próbuje jeszcze nas chwycić. Chwycił nas za rakietę, to może full speed? Full speed może się okazać dobry, że mu spalimy po prostu ten sznurek. I tyle. Dobra. Nie, jednak nie, jednak nas trollowało, to nie było właściwe, bo nam zabrakło paliwa. To co tu mamy jeszcze? Precyzyjny strzał, wątpię, żeby się to udało, zbyt oczywiste, albo odłączenie możemy zrobić. Nie, to też nie ma sensu. Przyciągnął nas jak ten dziadek z wyspy gier, przyciągał to złoto, albo znowu jak Cat Goose Fishing, caught a big one. To może być nawet nawiązanie do Cat Goose Fishing, że dużą rybę złapał. Co mamy dalej? Precyzyjny strzał ze snajperki, to jest najbardziej logiczna opcja, więc wydawała mi się najmniej prawdopodobna, idąc, wiecie, myślą tej gry, ale widocznie jest to właściwa opcja, Henry. I mamy ending, już oficjalnie, już nie ma troll endingu, chociaż nam się ekran ściemnił jeden rok później, a Amogus nie. Co tu, ktoś próbuje do nas... Stickmin... O! Założyliśmy na satelicie własny kurort taki. Topaz. Wszyscy na dole na ziemi topacowie zostali aresztowani, a tutaj prowadzimy my tę stację. Dlaczego zdecydował się zamienić to w kurort? Nie wiemy tego. No ale nie byłoby nas tutaj, gdyby się to nie stało. I mamy, prowadzimy Stickmin Space Resort. Jaką muszkę jeszcze mamy, Henry Stickmin, mamy własny raj w kosmosie. Ciekawe, jak tu pożywienie do nas dowożą, ale fajne. Dosyć taki ending, którego się nie spodziewałem, że to się tak skończy. Tu możemy też nic nie robić, zapomniałem o tym. To nas zgaduje, przyciągnie albo nas przywali w ziemię. Co może innego się stać? Aha, paliwa nam brakło, to no w sumie to mogło się stać. Ale ucięte idealnie przed upadkiem. Wraca do tych, którzy to wysłali. To jest też chyba do filmu nawiązanie. Pisałem to sobie przed chwilą w Google i mi jakiś Elvis Presley wyskoczył. To co byśmy jeszcze mieli? Te fejle. Tutaj z hulajnogą, na którą nie wiem czemu mówię, że deskorolka, więc jak mówiłem deskorolka to sorry, ale limbo. Aha, że limbo chciałem pod tym zrobić, ale niestety się nie udało, się połamałem w pół. Czy naprawdę potrafisz tylko tak nisko zejść? Nie możemy, wiecie, plecami jeszcze, bo widocznie nie mamy pleców do tego. Nie jesteśmy zbyt ruchliwi, żeby limbo zadziałało i poleciało bez nas. To zobaczmy jeszcze z tymi młotkami. Właśnie tu były dziwne rzeczy. Pierwszy młotek. Wystukaliśmy i nas zestrzelił, bo nie zdążyliśmy przebić się, bo w końcu jest bardzo... Wytrzymała ta szyba, to szkło. Od rakiety, w końcu jakie by miało być? 95 hitów jeszcze zostało, żeby się przebić. Jakiś cookie clicker czy inna tego rodzaju gra. To drugi młotek. W łeb się walnąłem. I co? I mnie nawet nie chcieli zestrzelić. Nie mam wystarczająco mózgu, żeby cokolwiek zrobić. A, i trzeci młotek był właściwą opcją, której mnie po prostu... Odbiłem golf, nie, to było dziwne. I widocznie zniszczyłem samym odbiciem, że wiecie, była taka fala uderzeniowa wielka. Ale dobra, bo my to wszystko już widzieliśmy. Tu minął rok,
i tak dalej, coś tutaj już sobie przychodzi. Ale zastanawiam się, czemu oni mają takie dziwne czapki, takie fezy, nie? Była też taka gra fez, ale ogólnie taki rodzaj nakrycia głowy. To wiecie co, na koniec odcinka chciałbym zobaczyć pewne rzeczy. Mianowicie wejdę w te BIOSy wyjątkowo, bo chciałbym... Ojeju, ile tego jest. Chciałbym zobaczyć opisy Gona i Killui. To mnie zastanawiało, czy coś tutaj... O właśnie, Gon Hunter! Bo też zapominam czasami, jak widzę jakieś fajne postacie nawiązanie, żeby przeczytać o co z tym chodzi. Oczywiście nie jestem tak głupi, żeby wszystko mam czytać, każdą kartę, ale takie nawiązanie jak najbardziej można. A tutaj też mam takie znaczki. Łowca, którego już nie ma, ale wiadomo, że to jest do Gona, a tu Hunter, że Hunter x Hunter kocha kamień papier nożyce, jakiego cios, ale zawsze wybiera kamień. Coś w tym jest. Bo z tego co pamiętam, to z tego Nenu był tym bardziej, który no, fizycznie tam walczył, nie umiał wymyślić nic do papieru i nożyczek w anime. A przegrywanie nigdy nie łamie jego duszy. A tu mamy o... To powinien być Killua, ale zaczyna się od K i Ken Janpon. Janpon Ken to chyba jest kamień papier nożyce po japońsku. Ma dziurę w twarzy i jest mistrzem kamienia papieru i nożyc. Ludzie czują się źle po przegraniu z nim. Ale o co chodzi z tą dziurą? Nie wiem, dziwne to akurat. Czarownica. Elmer Paisano, czy to jest Walter White? Udał się na środek niczego, żeby zacząć od nowa. A nie poszło zbyt dobrze. Tu jest A Hat in Time, Hat Girl. Ludzie mówią, że widzieli ją w statku kosmicznym albo czymś. Z tego też miałem serię na kanale z A Hat in Time. Dobra, to połapmy jeszcze Amogusy i inne rzeczy. Tu prosiliście mnie, żebym parę razy poklikał słab, że może coś się stanie. No to zrobię. Tylko ile razy to trzeba kliknąć? Uhuhuhu. Jest faktycznie, jest zabawny, ale no, czas nas nagli i faktycznie this is fun, dostałem secret, pewnie bym sam tego nie odkrył, więc nawet dzięki, że mi podpowiedzieliście, akurat ten komentarz przeczytałem. Tutaj było, to, trash ball i jak będzie trash ball, to Amogus wyskoczył. Też go widziałem na podczas montowania. Czy to sugeruje, że Amogus jest śmieciem? Mamy kolejnego Amogusa. Hej, nawet coś nas przybiło jeszcze. W tym pierwszym endingu, który to był? To był chyba ten? Tutaj, jak się Leaf Mode wybierało. Leaf Mode w ogóle to jest też nawiązanie do Animal Crossing. Nie zwróciłem na to uwagi, ale dlatego ma tutaj takie szczypce i faktycznie itemki wszystkie są to nas zamieniane. Tu jest Amogus, o. Tego pominąłem, tak. I tu całą rakietę zamieniłem w liść, żeby wziąć go do kieszonki, jak w Animal. Gdzie jeszcze było? Gdzie jeszcze było? Może tu gdzieś? Ja w ogóle się sugeruję moimi filmami, waszymi komentarzami. Jak piszę All Among Us w wyszukiwarce, to zaspoileruję sobie resztę endingów, a nie chcę. Dobra, więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W następnym wchodzimy w Bounty Hunter chyba? I no po kolei wszystko w sumie robię. Te dwie rzeczy mam już zrobione. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i popo!